Witajcie w 20 odcinku Przestrzeni Czytelnika. Można by powiedzieć, że jest on jubileuszowy. Z tej okazji dwie książki. Piotr Gociek, Analfabet III RP. Myślę, że sam tytuł już jest wystarczająco sugerujący, że książka jest raczej lekka i zabawna. Autor pisze w niej w kolejności alfabetycznej różne hasła o politykach, o wydarzeniach, o społeczeństwie III RP. Są to hasła bardzo różne. Niektóre sam autor pisze, o niektórych pisał poważnie, o innych całkiem niepoważnie. Pojawiają się hasła takie jak piłka nożna, ale też hasła dotyczące konkretnych polityków. Mi spodobało się jedno zdanie dotyczące Ryszarda Czarneckiego, o którym Gociek napisał, że jest to chyba jedyny polityk, którym potrafi wystąpić nawet w wyłączonym telewizorze. Myślę, że to jest trafna charakterystyka tego, jakie Ryszard Czarnecki ma parcie na szkło. Natomiast takich zabawnych zdań jest oczywiście więcej. Książkę czyta się bardzo lekko, bardzo szybko i może być nawet takim przerwnikiem. Tak, hasła mają maksymalnie 3-4 strony, niektóre po pół. Więc można ją mieć przy sobie i przeczytać sobie hasło, czekając gdzieś w kolejce. Mi się ta książka oczywiście podoba. Myślę, że autora nie jeden z widzów zna po prostu z telewizji czy z innych jego wystąpień i wie, że jest to człowiek o dużym poczuciu humoru i ma bardzo trafne spostrzeżenia, ale jednocześnie te spostrzeżenia potrafi w taki bardzo lekki sposób przekazać. Pozycja godna polecenia. A tutaj już druga, tak bardzo szybko. Agnieszka i Włodek Bilińscy, Bieszczady. Taki album dostałem niedawno od kolegi. Zawsze zastanawiałem się, jaki jest sens posiadania różnych albumów. Natomiast po tym, jak pojechałem w Bieszczady, stwierdzam, że sens jest taki. Fajnie oglądać zdjęcia z miejsc, w których się było i lubimy z żoną usiąść, obejrzeć sobie po prostu ten album i spojrzeć, o tu byliśmy, po prostu tutaj przejeżdżaliśmy. Tak, zdjęcia są bardzo ładne, podzielone na różne kategorie. Oddzielne architektury, oddzielne przyrody, również z porami dnia, poranki, zachody słońca. Taka bardzo przyjemna pozycja. Myślę, że takie albumy z miejsc, w których się było, warto po prostu mieć.